Cześć wszystkim, witam w kolejnym odcinku ze Strike Force Heroes 3, odcinek 14. Za chwilę sobie to pominiemy. No, tylko niech mi skipnięcie się pojawi. Ok. W poprzednim odcinku był pokazywany ten historyjka, tak samo jak w pierwszym odcinku też tam była historyjka. Historyjka pokazywana całej naszej gierki z Deathmatch. Możemy sobie Deathmatch zagrać. Na rozgrzewkę myślę, że Daily Mission pasuje. Weźmy sobie. Myślę, że kogoś z rakietami, Szymona na przykład. Okej. Okay. Nawet nie zdążyłem się urodzić i już padłem. To nieźle. No to nie padł. Nie jest zbyt ciekawie. No, dzięki. W zasadzie miałem minus jeden. Nie wiem, jak się zabiłem. Nie wiem, jak ja się zabiłem. Dobra. Zamrozili mnie, ale też mnie pokonali. Deathmatch to jest. No, ja nie nadążam z tym wszystkim. Oni są pierwsi, oni za mocni są. Oni rakietki może walą na chwilę, ale oni pierwsi zdążą walnąć. No jak widzicie. Ja nie zdążę wycelować, ale już nie żyję. No, 3 do 8. No, widzicie, ja nie zdążę wycelować, oni już mnie pokonują. No. No właśnie, nie zdążę się zorientować, skąd on chodzi, drugie strzały już mnie nie ma. Headshot dla ciebie. Okej. O, trafiony hitek. Jakoś trafiony. No masz. Ja też mam, ale tamten gość jakiś ma. Ja nie nadążam z tym wszystkim, oni są szybsi. I tak to wygląda. Więcej ginie niż... No jak tu... Okej. Okay. Obydwaj jesteśmy punkta. Ale jak tu ogarniać, jak wszędzie do ciebie celują? No właśnie, jak tu przeżyć to, jak wszędzie do ciebie celują. O, ktoś mnie celuje. Ktoś mnie zamroził. No właśnie, no dlatego dobrze jest w takich miejscach mieć rakietki, bo dość szybko rozwalimy. O, sam się rozwaliłem jak. Musiał przy tym stanąć, gdzie się rozwaliłem. Dwóch naraz tylko. Tylko, że Poli wygrał wszystko. Jeszcze jedna próba. No. No, powiedzcie, jak ja to mam wygrywać, jak od razu dostaję hita. A nie, tu. Masz. Trafieni naraz, ale punkta nie straciłem, ale... Nie mam punkta, tak. Okej, okay, trafiony. A, zabiłem się. Właśnie to jest słabe z rakietkami, że się można zabić. O, znowu. Ja nie wiem, jak ja te punkty zdobędę, skoro cały czas się zabijam. A, tutaj też jest zabójstwo. Chciałem co zrobić, no zebrać ten hełm, tak? No,
No tam nie celuję, ja na dole celuję, no jak, nie da się rozdwoić. A z jednej strony bym dostał i tak. Masz hita, masz hita. A ja też mam hita. Nic, nic, nic z tego nie miałem, oprócz tego, że poginąłem. A, rozwalili mnie od dołu. Kilku naraz mi celuje to, jak ja próbowałem wygrywać. O, dzięki, no. Po prostu ubiegłem ten ogień. Dwóch na raz, jak ładnie. Ale w rakietkach też jest dobre to, że można dwóch na raz wykończyć. Okej, trochę mi tak. Trzech mam jeszcze do pytania, żeby zdobyć uwagę. O, trafiony ja i on. To pięć do przewagi mi brakuje. Rozwał go. Miałem zrobić 3 punkty przewagi, ale jak? Tak, chociaż. A. Musiał jeszcze zrobić te 5 punktów, nie? Masz. Jeden punkt. On ma do zdobycia. Ten typek, który ma ten jeden punkt. A i to był ten, który nie rozwalił chyba. Nie. Ale dobra, title match na razie sobie... jestem w stanie go wygrać, tak? To na razie przejdźmy do Mission 44. Tutaj jest też title match. Tak, to jest title match. Team Gun, no, czyli pokonywanie przeciwników. Okej. Okay. Gamerom rozmienimy na... Julek. Jak będą sobie żołnierze, to zmienimy ich. A, bo to jest to, dobra, to nie ma znaczenia żołnierz, ma znaczenie broń. Standardowo nasz zespół jest pokonywany. Dobrze. Mam nadzieję, że mnie wyrzuciło, bo ja nie wiem, jak to zostawić teraz. Muszę specjalny odcinek włączyć, żeby to sprawdzić. Próbuję się wycofywać, ale jakoś ich tu rozwalać, ale to nie idzie zbyt dobrze. No, znika im tu w typie. O. Ja jeszcze żyję? Jak? Jak ja jeszcze żyję? Nie wiem, jak ja tu jeszcze przeżyłem, ale 25 kili jest potrzebne. Nie, nie potrafiłem ogarnąć, co nie mamy w ręku. Mamy teraz... No, taki chaos, to był nie wiadomo, co tu się dzieje. Nie było wiadomo, co tu się dzieje, taki był chaos. Się zrobimy w tym odcinku, ale na pewno jakiś zrobimy.
Bo byś musiał najpierw wygrać coś. Ty znasz? Niestety nie rozwalili. Przydałoby się, żeby to moi żołnierze wygrywali, a nie jego. No jak Bóg na mnie idzie, to jak ja mam to wygrać? O. O, jak widać, też nie wiedzą do kogo celować. Ale jak my dzisiaj wytrwali jesteśmy? O, w końcu mnie ktoś rozwalił. Masz hita. Ja też mam hita, nie? O i już jest 21 do 12 dla nich. Dla nich 21. A jeszcze, dobra, ktoś rozwalony i po nas. 14, lepszy wynik. Może to też na tym polega ta misja, żeby poprzegrywać trochę. Spróbujmy harda. A chyba, że ja mam do tej gierki wziąć tych na lepszych poziomach, to będą lepiej myśleć. O, hitek. A, ja też dostałem hitek. Nie, dobra, nie ma sensu. No, przegrywamy i tak. To zmienię w takim razie żołnierzy, skoro... Nie mogę wygrać z tymi dobrymi poziomami i ze słabymi, to weźmiemy z tych z dobrymi poziomami. Widziałem, że mam gościa obok siebie, więc... A, wiedziałem, że mogę zginąć. No i jaka armia na jednego szła? Jak oni mają to wygrywać? Jak oni mają wygrywać, jak cała armia na jednego idzie? No mi to jakoś idzie, o! Jakoś mi to idzie, bo coś tam wygrywać próbuję. No traf go. No 12 chociaż, jakiś lepszy wynik jest. Dobra, 11 do 13. No taka... Już myślałem, że taka uwaga dała nam wygraną, niestety nie. Jeszcze możemy to przegrać. Dlatego też na to liczę, że nie przegram tego. A, tam na... Dawać. Upsik. A. 21 do 20, no. Rozwalmy ich. A, i jeszcze musimy rozwalić 5, ale jak oni już mają jednego do rozwalenia. Czyli może nie zmienił, jest ktoś lepszy od ciebie? Nie. Nie będzie Krystian. Gdzie jestem tu? Chciałoby się, żeby od początku to wygrywać. Tak to... Właśnie, jak nie będziemy od początku wygrywać, to nie mamy szans potem. Szans potem nie mamy, bo nas podbiją. O! Miałem za plecami gościa, przed plecami. Teraz jeszcze wylądowałem obok gościa, więc... Ciekawie. Ciekawie, że razem z nim wylądowałem w jednym miejscu. O! Co nie mamy za broń w ogóle? Jaka wojna? Nikt nie wie, co się dzieje. Ja nie wiem, co się dzieje. Po prostu strzelam byle gdzie. Jak widzicie, ja nie kapuję, co się dzieje. Dobra, zmieńmy sobie żołnierza. A, i tak przegraliśmy, bo zobaczcie, jak się odbili moi. Jego, jak się odbili. Nie ma szans. No,
jeszcze kill. Drugi kill, mój. Trzeciego killa mojego nie ma, bo mnie rozwalił. Dawać, żołnierze moi. Dawać, a nie, że ja ciągle ginę przy okazji. Jak ta wojna wygląda? Jak tak wszyscy wygrywali? Jak tak wszyscy będą przegrywać, to nigdy tego nie wygracie. Jest, tutaj jest żołnierz, dawać go. A tam. Rozwalili czterech naraz, no to... Dałoby się, żebym miał pistoleciki małe, tak? Ja tam strzelam i nic z tego nie mam. Mam jakąś drugą broń? Mam. O, 19 do 19, chociaż jakiś lepszy wynik jest. 21 jest dla nas. A dla nich jest 20. Jeszcze dwóch dawać. Dawać jeszcze dwóch. Jeszcze jeden. No, wygrana w końcu. Jest w końcu wygrana. 16 milionów odcinek, chociaż jakaś wygrana jest. Chyba ktoś będzie zmęczony, nie? Jeszcze nikt nie jest zmęczony. Jakich ja mam dobrych żołnierzy. Nie męczą się wcale. Deathmatch jeszcze jeden. Deathmatch. Mamy coś do kupienia? Nie. Chyba jesteśmy w dobrym stanie. Możemy chyba takimi żołnierzami walczyć. Tak. Na pewno 50 jest poziom do końca, bo ja tu widzę jeszcze dwa. No dobrze, możemy wziąć słabszy. Nie aż za słabszy, tak. Żeby też inni się wykazali. Deathmatch. Już się zaczęło, przegrywanie moi. Czy gorsze są te mecze, czy gorsze są te misy z plagami? Są do 25. Dobrze, że taki mały wynik jest osiągnięcia, więc on jest osiągalny, tak? Tylko przydało się jeszcze ich trafiać. A nie oni nas. Mam leczenie, które jest niepotrzebne. I nie wiem, poza co są te leczenia. No niby pozwalałem przeżyć kolejne hity. Ale jak i tak potem zginiemy, no to leczenie jest zbędne. Chyba, że jeszcze kogoś rozwala, niestety nie. Zmienię zawodnika, gdyby było, że ci mówię, jednym gramy, tak. Daily Mission, potem możemy jeszcze na końcu odcinka spróbować. Dobrze, skoro widzę, że my słabe wojska nie dają rady, to gamer Christian. Za ciebie Kaję weźmiemy. Może taki zespół da radę. A, spadłem i tak, więc niewiele z tego miałem. O, masz kita? A, znowu się rozwaliłem. Masz w plecy. Od razu lepiej wygrywają moi. Jak zmienimy już żołnierzy, to od razu wygrywają moi.
Moje od razu wygrywają. Wydaje mi się, że jest dobrze cicho i dobrze mnie słychać. Na... Sam się rozwaliłem. A, dwóch na raz. Ale... On też punkta nie zdobył. Rakietki to są dobre w tej gierce. Potrzebne jest też szybkie wykończenie przeciwników. A, jak mnie szybko zrozstrzelał ten MCS Swagger. Kogoś tam trafiłem, nie wiem kogo. Chyba z tego co wiemy, to swoich też możemy rozwalić. A, przegraliśmy już, więc... Co najwyżej możemy jeszcze liczyć, że nagle nikt nie zginie. Ale jakbyś to nie byłoby możliwe, bo zginęliśmy my. Ktoś tam na minus jeden wyszedł z moich zawodników. No, jak już ktoś obok mnie stanął, to ja się mogę jedynie zabić. Jak chciałem strzelać. Więc to jest minus rakietek, że można się zabić, jak ktoś obok ciebie stanie. Albo jak ktoś jest na stronę odległość, ale taką niewielką. To jest nasz. No, się z nią sam rozwaliłem. No, ty. O. Deathmatche same dzisiaj są tego odcinka. Wychodzi, że jeszcze trochę odcinków będzie. No, połowa więcej niż u nas. O połowę więcej z tego co oni mają. Czy my mamy połowę mniej od nich. Nie zdążyłem zorientować się, jak mam go rozwalić, bo mnie rozwalił pierwszy. Już przegraliśmy, trzeba zmienić zespół jeszcze bardziej, bo nie możemy... W ten sposób to mnie nigdy nie wygramy. Defet znowu. Chciałem tych innych wziąć, ale się nie dają. Weźmiemy harda. Na 47 dzień. Dlaczego chcę harda? Bo chciałbym na hardzie porobić. Bo może czasami uda mi się wygrać na hardzie. Zobaczcie, że... Jak na razie... Dobra. Chciałem powiedzieć, że jeszcze wygramy to, ale nie. Dwóch się moich rozwaliło i straciliśmy ten punkt. No, nie, dwa razy. No dobra. Najwidoczniej straciłem dwa punkty. Kogoś tam rozwaliłem, ale ja też jestem powalony. No, to był Grzesiek, nie? Od razu rozpoznałem ciało Grześka. Masz. Trochę punktów straciłem, bo się rozwalaliśmy. Tam. Nie było jak tego wygrać. To w takim razie norma. Skoro hard jest dla nas za trudny. Spróbujemy harda na jaki... Myślę, że hardy jak mam chcę próbować to najlepiej na
tam, gdzie nie trzeba się pokonywać. Tam, gdzie nie ma deathmatchów. Bo widać, że na normalu już jest trudno takie coś wygrać. Znasz. A. Gdzie strzelają? Ha! Do mnie jest za pleców. Dobrze, nie było. No. No. Nie dałem rady gościa rozstrzelać, bo niecelny byłem. Niecelnie celowałem. Okej, trzeba przejść tędy. O, trafiłem gościa pierwszy. Tutaj też. A, już mnie gość rozwalił. Jak oni szybko zmieniają broń, to jest tak... No, ja miałem przed sobą trupa. Masz, w plecy. Niedługo nie pożyłem. Ledwo się urodziłem i już wpadłem. Ale i tak jest koniec, bo kogoś rozwalili. A jak to wygrać? Powiedzcie, co? Chciałem broń zmienić. Mam jeszcze jedną taką z rakietkami. Mam tyle tej kasy, że mogę powydawać ją. I tak nie wydam mi tej kasy pewnie na zbyt wiele, więc mogę ją sobie powydawać. I w zasadzie to ja broni nie ulepszą. Lepszmy to. Jakąś to damy. W zasadzie nie mogę tutaj. Jeszcze nie macie takich poziomów. A mamy dla ciebie jakąś brońkę, chociaż nie mam żadnej. Shotgunów nie mam dla ciebie. Dla ciebie coś mam? Ty już masz. Też tobie się przydało ulepszyć na coś? Nie. Z rakiety poleciałem, nie? Okej, może weźmy... jakąś lepszą broń, ty. Co będzie chyba lepsze? Dobrze. Kolejna próba. Nie wiem, chyba wychodzi na to, że będą teraz po dwa odcinki na... dwa podejścia na odcinek. Znaczy dwa poziomy na odcinek, bo nie mogę nic wygrać. No chyba, że zacznę nagle wygrywać, to będzie szansa na jeszcze coś. O. Jak rakietki i Patryk dostał, to może też ginie, ale pokonuje. A, ja też dostałem w plecy. Nie zorientowałem się w ogóle, że ktoś jest za mną. O, rozwaliliśmy się nawzajem. Ale widać, że damy radę to wygrać tym razem, no chyba, że nagle się odbiją tamci. Ale się nie zapowiada, żebyście się odbili. O, i teraz wygrywamy. To jest dobre, że wygrywamy. Muzyczka przyjemna w gierce. Gierka jest sama w sobie przyjemna. Wojenna, tak. Ci, co lubią walki, ta gierka jest dla nich idealna. Jeszcze zdążyłem rozwalić chyba joystick boxy, zanim zginąłem. Już tym bardziej jest do wygrania to 23. Rozwalcie jeszcze jednego. Może ja to zrobię. No, zrobione. Patryk i ja rozwaliliśmy jakiegoś gościa na koniec. Okej. To jeszcze zdążymy jedną misyjkę zrobić. Kaja zmęczona. Kaja idzie na przerwę. Blueprinta.
Kaja, na przerwę idziesz. Dostałem drońkę nową. Szkoda, że dla ciebie nie mam nic do wymiany, bo masz czwarty poziom. Nic nie mam na czwarty poziom, bo ja mam wszystko na wysokie poziomy, tak, mam takich dobrych żołnierzy. No, no dobrze. To może jeszcze coś tu będzie z tego 46. Dobra, bo te poziomy się odblokowują po kolei. Czy może jednak faktycznie będzie do 50. Znowu Team Gun. Znowu Team Gun Gun. Team Gun Match. Ja bym miał ochotę jakieś flagi pozbierać czy coś, a nie ciągle Team Gun. No od razu, w trzech na raz. Tinga, to jak na razie to przegrywaliśmy od początku, a nie zaraz. Jak to idzie, dobrze. Kaja to była. Kaja rozpoznałem od razu. O, w końcu zginąłem. Cały czas rozwalałem gości i w sumie dzisiaj Szymonem pograliśmy bardziej niż głównym człowiekiem, naszym głównym żołnierzem, czyli Grześkiem. To z Grześka się wszystko zaczęło. Masz hita. Nie masz hita? Nie. No nie, dostałeś to, dobra. To jak na razie zaczęliśmy przegrywać. O, odbili się. Tak szybko się odbili. Dobra, rozdali ją. Nie dałeś rady? Ciebie rozdali. Jak? O. Nie jest, kiedy ja mam te rakietki, ale ja mam. To jest mróz. Znaczy lód. Rozwalią. Tutaj. No, nie dajcie się. Ej. Moi żołnierze, dawać. Odbili się jego, no. Jego się odbili, niestety. Niestety się odbili. Ja robię harda. Próbuję harda. Insane na pewno nie spróbuję, nie myślcie, ale harda mogę spróbować. No, padłem od razu. Insane nie mamy głowy, nie mam siły na Insane, skoro harda już przegrywamy. A jak już widzę, że przegrywamy, to... Jak już 10 trupów zrobili, zanim my zrobiliśmy... Jak my mieliśmy trupów, to my, oni już 10, no to... Nie będziemy sobie takich meczy załatwiać. No już tam ktoś poprzegrywał. Dałoby się, żeby ktoś zleciał sam z siebie, żeby punkty stracić. Oni stracili punkciki. A czy ja Kaję zmieniłem? Czy ja zmieniłem Kaję? No nie zmieniłem jej. Ona na przerwę miała iść. Kaja, na przerwę idziesz. Pójdziesz, Darek. No i Tomek na walkę. Okej, trafiony typek. Nie zwracam uwagi w ogóle na nazwy tych naszych zawodników i jego zawodników, tak? Nie jest mi to potrzebne. Jest potrzebne teraz, żeby to wygrać. Już 14 odcinków z trójki wyszło. Jedynka i dwójka to były krótkie, a trójka ja to lubię. Jak lubicie gierkę, no to nie mam dla kogo nagrać 14 odcinków, tak? Ten jeszcze... Nie wiem, ile z tych odcineczków będzie. Może dwa? Może jeden? Zależy od tego, jak nam pójdzie walka na tych dalszych tych meczach. Czy będziemy przegrywać, czy będziemy wygrywać? Jak będziemy wygrywać, to jeszcze mamy szansę... Bo to jest ostatnia misja w tym odcinku, nie? No chyba, że będzie coś, co nie będzie tick matchem.
Chociaż nie, już sobie odpuszczę na ten odcinek. Zrobimy sobie jeszcze tą misję do końca. I jak skończymy tą misję, to będzie ten koniec odcinka. Jaka to była masakra, nie? Wszyscy co tam byli, to poginęli. No, wygraliśmy super. No to w tym odcinku to była ostatnia misja. Ostatnia. Kto teraz będzie zmęczony? No wszyscy są zmęczeni z tych moich dobrych żołnierzy. Z moich dobrych żołnierzy wszyscy są zmęczeni. Kto jest teraz? No jeszcze raz team deathmatch. Chyba teraz już do końca będą deathmatche, ale zobaczcie, że już zostały jeszcze tylko te poziomy. Czyli jeszcze 7, 8, 9 i potem 50, bo już mapę dalej nie mogę przesunąć. Jeszcze spróbujemy sobie coś tutaj zagrać. Mamy mniej życia, wiem, bo mamy... jesteśmy słabsi. Ale dobra, skoro już mnie... chociaż nie. Damy jeszcze sobie szansę. Nie, już nie chcę szansy. Sobie powalczymy na Daily Mission. Niby spoko, tak, bo możemy sobie zdobyć jakieś bonusiki. Ale musielibyśmy mieć żołnierzy dobrych do walki. A wiem, że ci, co mają zwykłe pistolciki, to już nie są aż tacy dobrzy. Czy może by dało radę nimi powygrywać? Ale wszyscy na przerwę muszą iść. O, chociaż Kaja jest w formie. To w następnym odcinku powalczymy dalej. To do następnego odcinka, wiecie, co pod odcinkami zostawiać. No, już nawet wymieniałem. To cześć.